strony Wiedźma Lantana. Mamy majówkę, mamy piękne słońce, piękną pogodę. No w końcu. W końcu też wróciłam na YouTube, także już mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych przeszkód, że już będzie po prostu wszystko tak, jak powinno być i będzie wszystko po staremu. Na samym początku bardzo serdecznie chcę Wam podziękować za ogromny ruch na kanale, za to, co robicie, za to, co się dzieje, że lajkujecie, udostępniacie, dajecie subskrypcje. Jesteście cudowni, jesteście kochani. Zapraszam Was na social media. Zrobiłam też swojego TikToka, ale tam będę gdzieś tam jakieś krótkie takie, coś na zasadzie mojego lore, mojego story. Gdzieś tam takie rzeczy będę również wrzucała głównie, bądź jakieś fragmenty śmieszne z głównych filmików. Ale moi drodzy, dzisiaj skupmy się na Honkaju. Jak już spora część wie i już jesteśmy też po streamie oficjalnym z Hoyo, jesteśmy przed kolejną dużą aktualizacją, gdzie będziemy mieć nowe banery. Będzie między innymi Botil, będzie między innymi Robin, będzie fantastyczna postać Jade, która będzie też pod Quantum i no ja na tą Jade będę zbierać, ale na razie celuję w Kona, tam taram tam do Jinglu, bo udało mi się ją wyłarpować na High Pity, ale tylko i wyłącznie dzięki hojności Hoyo. I już, żeby nie było, że ja mam jakieś konto premium, że ja mam jakąś współpracę, to dostał każdy. Ja na samym początku, gdy gdzieś tam prześledziłam Facebooka, ja myślałam, że to dostaje tylko gracze azjatyckiego serwera. Natomiast okazało się, że dostają to wszyscy. Widzicie? 1600 Jade. Tak, Stellar Jade, proszę bardzo. I 10 paliwa. Paliwo, no to wiadomo, wykorzystujemy na Kalixach, na Cavern of Horizon. Więc, jeśli ktoś by chciał teraz dołączyć do przygód w świecie Honkai, to jest to naprawdę bardzo dobry moment, bo możecie wystartować z troszeczkę lepszej pozycji niż gracze, którzy zaczynali dużo wcześniej albo dołączyli na samym początku tej gry, bo macie większe możliwości na od razu zdobycie na start większej ilości postaci pięciogwiazdkowych. Więc jeśli ktoś tutaj się waha, no ja zapraszam jak najbardziej. Bo naprawdę w tym momencie nie dość, że jeszcze dostajecie faktycznie na start tam za zrobienie tego i dość sporo Jade'a się dostaje od wbijania tego levelu od pierwszego tam do tego 40 czy 20, bo to na samym początku leci bardzo szybko. W sumie to można machnąć w jeden dzień, jeśli człowiek uprze. Dostajecie bardzo dużo Jade'a. To jeszcze plus dodatkowo mamy tutaj 1600 Jade'a dostajemy od Himeko i to dostają wszyscy. Mówię, to nie jest tutaj żadna współpraca, nie jest jakieś konto premium albo że coś mi po prostu Hoyo specjalnie w gifcie wysłało. Nie. To po prostu dostali wszyscy plus kody, które zostały podane podczas streama. Dodatkowo, moi drodzy, mamy nowe Pure Fiction i jeszcze dodatkowo mamy w Cavern of Horizon mamy potrójny drop. Trzy razy w ciągu dnia dostajemy potrójny drop, więc też z tego warto skorzystać, to jeszcze bodajże będzie przez 2 albo 3 dni, więc no moi drodzy, jak na start też chcemy mieć fajne relikty, no to po prostu wybijamy, moi drodzy. A my zajmiemy się Pure Fiction. Nie idzie mi na tym Pure Fiction dobrze, od razu Wam mówię. Bo to znaczy tak, pierwsze maksa punktów zdobyte, drugie, no już widzicie, ciężko, a tu już niestety nie poszło tak dobrze, ale tu niewiele mi brakło, żeby mieć 3 gwiazdeczki, więc moi drodzy, lecimy sobie na 2. No tu maksymalnie, tu był perfekt zrobiony. Lecimy sobie, moi drodzy, na 2. Zobaczmy sobie teamy, jakie tutaj mamy. Tu mamy małpę, dobra, ale ona ma co? Co my tutaj potrzebujemy? Dobra. Właściwie to troszeczkę ja ten team muszę zmodyfikować. A! Ciebie dam tutaj, a tu, bo to tym to się zajmie Weldna spokojnie, to tutaj nie ma się co martwić, to my sobie tutaj zrobimy takie, wiecie, elektro... Chociaż nie, Belta mam tu. Ale tutaj on sobie na spokojnie da radę, bym zrobił taki kurde elektrokombo, że hej. Dobra, lecimy. Może ta mała zmiana coś nam pomoże. Także, moi drodzy, lecimy. Enter Story.
Mam nadzieję, że teraz się nie zacnie. Będzie wszystko w porządku. Już nagrywam któryś raz z kolei, bo jeszcze wcześniej pan mi kosił trawnik pod oknem. Niestety ja mieszkam na parterze, pod parapetem mam taki dość spory pas zieleni, oddzielający ścianę budynku od chodnika i później jest ulica. No i właśnie pan sobie tam spacerował z kosiarką na tym pasie zieleni, więc no tak to jest. Coś ostatnio, nie wiem czy tylko ja mam problem, ale albo jak się loguję do Honkaja, to mam problem, że od razu mam pingu, wiecie, jakbym zbierała bonus karty na coś, po prostu ping leci w kosmos i mam łączenie z serwerem, potem dopiero się to stabilizuje. Albo właśnie robią mi się takie cuda dziwne, że się zacina, także nie mam pojęcia o co chodzi. Dobra. Naprawdę, coś. Nie podoba mi się to. A bo ta aktualizacja nowa ma coś nie tak z optymalizacjami, a potem jest, że jak przejdzie ten taki, mam wrażenie, gorszy moment Honka, to potem działa wszystko chodzi. Właśnie, aktualizacje. Sprawa w najnowszej wersji, gdzie właśnie wyjdzie Robin i wyjdzie Bosu. Nie będę wam na razie ujawniała żadnych leaków, żadnych rzeczy. Co oczywiście już krąży w internecie. Nie chcę tutaj niepotrzebnie na sztucznie też się zamętu i mówić wam jakichś niestworzonych historii, gdzie nie jest to, moi drodzy, potwierdzone. No spokojnie, zaczekajmy sobie, aż już będzie coś więcej i ja też będę wiedziała coś więcej, śledząc też na oficjalnych stronkach Hoyo. Jeśli tylko już będę wiedziała i to już będzie wszystko potwierdzone w 100%, to znacznie ma się zmienić rozgrywka i to jest pewne, ma się też troszeczkę zmienić moment, gdzie będziemy walczyć z elitami i gdzie będziemy walczyć z bossami na Simulated Universe. Tak, tutaj mają ulec na... Te walki mają ulec dość znacznym zmianom dla graczy. Ale jakich? No ja już czytałam pokrótce, ale tak jak mówię, nie chcę siać zamętu i też nie wiem w 100% czy to w ogóle faktycznie wyjdzie. Zaraz tą wersją, kiedy zaraz zmieni nam się banner właśnie na Robin i na Bofila, więc zaczekajmy sobie trochę, ale tylko będę wiedziała coś więcej, tylko nie wiem, dowiem się jaka też to będzie mechanika, jak to będzie wyglądało, jak najbardziej powstanie filmik, może też i tłumaczący, o co chodzi i tak dalej, i co autor miał na myśli. Więc myślę, że na pewno się ukaże, więc na spokojnie. No przynajmniej muszę mieć te 2000 tutaj, tej, żeby mieć na 3 gwiazdki. Ale coś... Wątpię, żebym do trójeczki, moi drodzy, tutaj doszła. No nie. No właśnie, niestety. No nie potrafię przebrnąć przez to trzecie. To bym musiała w tym momencie zrobić perfekta, ale nawet jakbym zrobiła perfekta na... 4000, to mi to nic nie da, bo i tak będę miała 3 gwiazdki. Niestety zabrakło. Zabrakło. No nic. Bardzo się cieszę z dżinglu, że ją w ogóle dostałam. Moja królowa w końcu wpadła do domu, a... Tak sobie mówiłam też, że jak nawet na High Kitty, a nawet jak przegram 50-50, to będę robiła wszystko, żeby... Żeby po prostu ją zdobyć, bo bardzo mi na niej zależało i tak mówię na samym początku, gdy ona wyszła przy całkiem pierwszym banerze, zabrakło mi dostanie, bo ja już miałam te High Kitty, ja już tam miałam w okolicach 70. Mówię, gdyby ten baner był 2 albo 3 dni dłużej, to ja bym ją miała na 100%, ale w końcu dostałam. Opłaciło się czekać prawie rok na Jinbiu. Chociaż powiem wam szczerze, że te rany idą bardzo sprawnie.
właśnie ktoś mnie się pytał o moje szczęście, jeśli chodzi o warpowanie bez gwaranta, ale znowu mi się to dzieje przy niej. Jeśli ktoś by pytał, o co chodzi z tym, ja powiem wam, że ostatni raz program 50 na 50 to było w zeszłym roku, tak jak ukazała się Kawka. To był gdzieś końcówka wakacji, wrzesień, coś takiego. Wtedy pamiętam, że grałam na Kawce 50 na 50. Wtedy dokupiłam sobie faktycznie Jada i wtedy dostałam ją na low pizza. 32, coś takiego, 32, 34. I teraz bardzo dokładnie nie pamiętam, naprawdę bym musiała sprawdzić też całą historię. Ale tak, dostałam ją i od tego momentu, moi drodzy, lecimy bez gwarantu. Właściwie te postaci, które chcę, dostaję. Wprawdzie na high pity, bo praktycznie już na maksymalnym pitie, kiedy tylko i punkty można mieć, ale je dostaję. A więc tak, no ja coś czuję, że nam nie pójdzie zbyt dobrze tutaj. Kiepsko, moi drodzy, kiepsko. Pytanie takie do was, jak u was z temperaturą? Czy u was coś jest tak fajnie ciepło, czy też macie taką super majówkę? Powiem wam, że wczoraj miałam spotkanie ze przyjaciółmi, oczywiście vibe świetny. Brakowało mi tego, ale powiem szczerze, że były momenty, no że nigdy nie jest za gorąco, mi nawet było, no, dość ciepło, nie powiem. Tak, Wiedźma Lantana też czasem wychodzi ze swoich mrocznych piwnic i też wychodzi na miasto na słońce. Nie chcę tego, no chyba będę musiała po prostu swoje postaci jeszcze lepiej zrobić, albo też może skita troszkę zwiększyć. No niestety. Ale nie damy rady do szósteczki dojść. To by każdy musiał mieć ulti w tym momencie. I... nie ma szans. I to mam nawet jak skima nie robię, więc ja nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy. I chyba zabrakło. Gorszy nawet wynik mam niż... Mówię, tu gdybym to dwóch dobiła ponad, to by było niestety, ale mamy problem. Zobaczmy trójkę, chociaż nie wierzę, że chociaż na jedną gwiazdkę mi to wleci. Zobaczmy sobie, moi drodzy. Tu widzicie, jaki wynik opłakany. Tu chyba tak zostanie, tak. Ale zmienimy sobie na to zdecydowanie. Nie, Energy Rage Regen... No nie. Nie. Zobaczymy z tym setem, bo tu niestety, zobaczcie, pierwszy etap, drugi etap, no nie. Nie, Enter Story. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Więc jak widzicie, jest dużo rzeczy, na których możecie ugrać. Stellar Jada, nie wydając na start w grze, ani złotówki, naprawdę. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy dołączyć do gry, albo boi się, że dołączy, a już tyle postaci pięciogwiazdkowych go ominęło, no to teraz, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby dołączyć. Naprawdę bardzo dobry moment. Weakness, szybciej. Chociaż w dalszym ciągu korci, żeby powrócić do wyczyna. Chociaż nie wiem, czy będę w stanie się przestawić z walk turowych, które dla mnie przemawiają zdecydowanie bardziej niż takie chociaż sama nie wiem. Jak widzę tyle pięknych postaci, jak wiem, że teraz ma być kolejny nowy region,
a za chwilę będziemy mieć na drugi rok Sneżnaję i już faktycznie historia z fabułą będzie zdecydowanie dalej. I no, też widziałam po screenach na Twitterze, faktycznie fabuła idzie już bardzo daleko i tu już naprawdę dowiadujemy się bardzo dużo. No, kusi naprawdę. W ogóle to udało mi się 69 poziom wbić, także no, wbiję tutaj do końca i tyle jeśli chodzi o expa, moi drodzy. No, nie idzie też zbyt dobrze. Może chociaż jedna gwiazdka wpadnie, zobaczymy. Fajnie by było. Marne szanse. Marne. Bardzo marne. Niestety. Tutaj sobie tym zakończymy, bo nie będę was z powrotem dręczyła. Simulatem. Odnośnie simulata też są pewne ligi, pewne przecieki, ale tak jak mówię, ja na razie tutaj chcę się powstrzymać od czegokolwiek podawania wam, mówienia wam. Z tego względu, że nie chcę, żeby potem okazało się, że ma to być w planach, ale nie będzie na tym banerze, tylko może będzie na następnym, albo może będzie za dwa banery. Ja nie wiem, co będzie z tym momentem nagrywam. Jak nie robię gdy nie nagrywam, to też się tak robi. Więc nie mam pojęcia. Albo po prostu no, mój laptop. Chociaż mówię, żeby tak naraz nie razem przestał dawać radę. No. Aha, super. Widzę, że od Gepcia też nie widać ulti. Ale od Gepcia ulti chyba można powiedzieć większą. W większości jest znany ten ult, więc zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Znaczy to minimum to już mi się zdarzyło. O co chodzi? What? I widzicie wszystkie animacje, reszta mi się da. Tak, to minimum to już mi się udało zrobić, więc to nie ma problemu, ale może chociaż dobić do tej jednej gwiazdki. Chociaż. Nie, wyjątkowo w tym imię idzie bardzo źle. Na ostatnim tym fiction poszło mi... Miałam problem w sumie tylko z ostatnim tym poziomem. Finalnie udało mi się to chyba zrobić na jedną gwiazdkę to ostatnie. Więc... Piękny błękit, ale nie rozumiem, co robi. I mówię, nie nagrywam, to też coś takiego mi się robi. Ale nie zawsze. No i niestety, nie dobiliśmy nawet do jednej gwiazdki. Także wychodzi na to, że po prostu trzeba ulepszyć sobie postaci. No,
A tu już, to już mamy tutaj, moi drodzy, zrobione. Return to Pure Fiction. Simulator was nie będę dręczyć, bo oczywiście pójdę na tamten ostatni, który jest najłatwiejszy, żeby po prostu wszystkie bonusy z Simulator zdobyć. To Pure Fiction jest wyjątkowo trudne, bym powiedziała. Tu, to, widzicie, poszło mi bez najmniejszego problemu. Tu, tak jak mówiłam, to ostatnie na jedną gwiazdeczkę, tak naprawdę dwie gwiazdki mi brakują, więc nie. A tu, nie wiem, o co chodzi, po prostu, że no, nie dałam rady. Od razu sobie sprawdzimy coś, musiałam sprawdzić. O, możemy warpa zarzucić. Moi drodzy, lecimy. Ale niestety, Boże, niestety, ale na szczęście, 6 dni jeszcze, 20 godzin, więc na luzie. Ale na szczęście jeszcze, tu mam 590, a sklep nam się restartuje za 9 godzin i 35 minut, więc brzmi jak dobra okazja, chociaż ja tutaj na tym banerze z konem mam low pity, bo ja dostałam kona do Acheron. W sumie też na pity dość takim niskim, więc może akurat, no sprawdźmy. Przez 6 dni jeszcze mam czas sobie powarpować, a później faktycznie już będę zbierała na Jade, która będzie Quantum Erudition. A jak każdy wie, ja mam po prostu... Jestem uzależniona od używania Quantum, a nie mam żadnej postaci pięciogwiazdkowej Quantum. Niestety nie mam Silly. Gameplay Silver Wolf średnio mi podszedł. Owszem, mam tą postać czterogwiazdkową Quantum, ale żadnej postaci pięciogwiazdkowej nie mam, więc to będzie, myślę, takie idealne połączenie Erudition z Quantum. No to co, moi drodzy? Ja dziękuję bardzo za uwagę. Na pewno jeszcze teraz tą majóweczkę się spotkamy. Na pewno też coś dogram do przodu, jeśli chodzi o materiały. Więc ja jeszcze raz z tego miejsca bardzo Wam dziękuję. A ktoś, kto jest tutaj nowy, to pamiętajcie, subik, dzwoneczek, like, komentarz, dajcie jakiś ślad, cokolwiek, żebym też wiedziała, że do Was to dociera, czy działa, czy nie działa. Wiecie, możecie pisać na spokojnie, na luzaku. Także ja Wam życzę udanej majówki, jeśli gdzieś wyjeżdżacie, to udanego wyjazdu, jeśli odpoczywacie chociażby w domu z ulubionym serialem, to udanego odpoczynku, tak żebyście naładowali baterie przed 6 maja, czyli przed poniedziałkiem, gdy wracamy po długim wolnym do pracy. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym materiale.